Państwa bardzo serdecznie. Witam gości, którzy przybyli jak zwykle. Bardzo się cieszę. Stwierdzam, że mamy kworum do podejmowania uchwał, a zatem otwieram 31. sesję Rady Dzielnicy 16. Wobec braku uwag do protokołu 30. sesji Rady Dzielnicy 16 stwierdzam jego przyjęcie. Punkt pierwszy. Przedstawienie projektu porządku obrad. Proponuję ustalenie porządku obrad. Projekt został Państwu przekazany 15 kwietnia i projekt obejmuje ustalenie porządku obrad, sprawozdanie z prac bieżących zarządu, rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany listy zadań z zakresu tworzenia, modernizacji i utrzymania ogródków jordanowskich oraz zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą 2013. Prezentacja sprawozdania zarządu dzielnicy 16 za rok 2012, oświadczenie komunikatu. Szanowni Państwo, zarząd przygotował wiele wniosków o wprowadzenie, dlatego że ten tydzień był bardzo owocny w różne spotkania i wydaje mi się, że Państwo się, że tak powiem, zapoznając z tymi tematami, przyznacie rację, że nie należy czekać, a powinniśmy podejmować decyzję, żeby realizować potrzeby mieszkańców z terenu dzielnicy 16. I teraz tak. Zarząd przygotował takie wnioski do wprowadzenia pod obrady dzisiejszej sesji. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opinii zawarcia umowy najmu lokalu zasobu mieszkaniowego w gminie Lizbie Kraty. Nie, nie będzie. Najmu anteny. Aha, czyli najmu. No tak trochę skrótem myślałem, że to był skrót. Ale już przepraszam, wyjaśniliśmy sobie. Czyli jest to temat związany z anteną na bloku na noclegowni, czyli na ulicy Makuszyńskiego. No, gdzie ta antena stoi. I teraz wydaje się, jak tylko mogą zarabiać pieniądze, żeby mieli więcej pieniędzy na utrzymanie budynku, to jestem jak najbardziej za. Kto był głos za? Głos przeciw. Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za wprowadzeniem tego wniosku pod obrady dzisiejszej sesji? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto wstrzymał się od głosu? Przy jednym wstrzymującym. Kolejny wniosek. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeniesienia środków w ramach zadań powierzonych z zakresu prac remontowych dróg, chodników i oświetlenia z puli środków inwestycyjnych do puli środków bieżących. I tutaj, tak jak powiedziałem, ulica samorządowa, która wywołała tyle emocji, jest już po przetargu, zostały środki. Zostały środki i teraz pochylimy się nad tym, jakie środki zagospodarować, żeby można było realizować kolejne zadania z naszej listy zawartości. Kto był za, głos przeciw, widzę. A więc przechodzimy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za wprowadzeniem tego punktu pod obrady dzisiejszej sesji? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Widzę. Kto wstrzymał się od głosu? Przepraszam, czy Pan Radny się wstrzymał? Nie. Tak. Tu jest jeden głos. Tak, a to ja nie, pokazywałem, czy jest mały kutem, pani koleżanka ma, czy nie. Ogólnie. Dobrze. Kolejny punkt. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uzupełnienia listy zadań inwestycyjnych oraz zmiany listy zadań remontowych w ramach zadań powierzonych z zakresu prac remontowych dróg, chodników i oświetlenia z puli środków inwestycyjnych do puli środków bieżących. I tutaj, tak jak powiedziałem, tych oszczędności. Nie, rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeniesienia prezydenta. Już powiem, bo temat zajmuje się, ja, żeby nie mieszać tutaj, bo pieniądze, które zostały z samorządowej, musimy podzielić na kilka rzeczy i żeby tutaj nie było bałaganu. Pierwszy wniosek był, żebyśmy sprawdzili, czy mamy to samo. On było szósty. Czyli WP. Tak jest. Tak. Czyli WPR. Czyli wieloletnia prognoza finansowa. Bo ja powiem, co chciałem. Przepraszam, bo nam się tutaj troszkę pomieszało. Są to takie drobne rzeczy. Przepraszam bardzo.
merytorycznie będziemy tak każdy punkt omawiać, żeby tutaj nie było zamieszania, ale żeby wszystkie punkty zostały wprowadzone. Ja tutaj, pan ma chyba inną kolejność niż ja mam w tym, prawda? To jest to. Przepraszam, tutaj pan Stanisław ma trochę inaczej. Ale będziemy wszystkie i tak po kolei omawiać, żeby państwo tutaj nie czuli się, że tutaj... No. Czyli jeszcze raz, rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uzupełnienia listy zadań inwestycyjnych oraz zmiany listy zadań remontowych w ramach zadań powierzonych z zakresu prac remontowych dróg, chodników i oświetlenia. Ja tutaj wyjaśnię, że to jest kwestia po prostu tego, że nasze jedno zadanie było tak naprawdę w tej liście, ze względu na to, że wszystkie środki zostały przeniesione na jedno zadanie. Teraz po prostu odtwarzamy listę, przenosząc te środki remontowe, czyli pieniądze z oszczędności, część środków zaoszczędzonych pieniędzy po przetargu samorządowej na kolejne zadania remontowe, żeby to było jasne. Bo do tej pory mieliśmy jedno zadanie remontowe, ulica samorządowa, żeby było jasne, żeby można było ogłosić przetarg. I to jest właśnie między innymi po to ten projekt uchwały. Kto by był za? Nie widzę głosów przeciw. Kto jest przeciw? Nie widzę. A więc przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za wprowadzeniem tego punktu pod obrady w pierwszej sesji? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto wstrzymał się od głosu? Również nie widzę. Teraz kolejny punkt. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniosku do prezydenta miasta Krakowa dotyczącego wprowadzenia do wieloletniej prognozy finansowej i wieloletniego planu inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy 16 Zbiszyce do realizacji w latach 2013-2014. Dlatego, że jeżeli zaczynamy jakieś zadanie projektowe w roku na przykład w tym 2013, to miasto, procedura jest taka, że wymaga się od nas pokazania końca, czyli jakby realizacji tego, co zaprojektujemy. I dlatego pewne zadania inwestycyjne, które wprowadzamy, muszą mieć swoją kontynuację w wieloletniej prognozie finansowej. I to jest właśnie ten punkt związany z tym, żeby w 2014 już była kontynuacja zadań zaplanowanych w roku 2013. To był głos za, głos przeciw. Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za wprowadzeniem tego punktu pod obrady w dzisiejszej sesji? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto wstrzymał się od głosu? Również nie widzę. Kolejny punkt. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Dzielnicy 16 z dnia 21 marca w sprawie wniosku do prezydenta miasta Krakowa dotyczącego wprowadzenia do wieloletniej prognozy finansowej i wieloletniego planu inwestycyjnego. I teraz powiem, czym się różnią te dwa wnioski. Dlatego, że po konsultacjach z EKIT-ie uchwała, którą my już podjęliśmy w sprawie ogródka jednostkiego przy Fatimskiej, tam zarezerwowaliśmy 15 tysięcy na opracowanie projektu. I okazuje się, że jest za dużo tych środków na to i żeby nie stracić środków, które po rozstrzygnięciu przetargu będzie ciężko odzyskać, zaproponowała nam pani w EKIT-ie, żebyśmy po prostu zmniejszyli tą kwotę, bo ta kwota jest aż tak duża, niepotrzebna. I tak może z tych 12 tysięcy jeszcze coś zostać. Będzie ciężko to wykorzystać. I dlatego drugie, to co już podjęliśmy, że tak powiem, 21 marca, zmieniamy dzisiaj po konsultacjach, że może być to kwota mniejsza. Oni i tak nie zdążą z zrobieniem pozwolenia na budowę, dlatego że tam nie ma planu zagospodarowania. Okazało się, że pani powiedziała, że tak późno rozpoczęte zadanie projektowe nie skończy się w tym roku pozwolenie na budowę. Trudno mi się z nimi kłócić, prawda? Mimo, że będę pilotował wszystkie zadania, ale musimy tutaj zmniejszyć i wydaje mi się, że te 3 tysiące warto przeznaczyć na urządzenia na ogródki jednostki, bo to przejdą wtedy te pieniądze na doposażenie ogródków jednostki. To był głos za, głos przeciw. Nie widzę, przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za wprowadzeniem tego punktu pod obrady dzisiejszej sesji? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto wstrzymał się od głosu? Również nie widzę. Jeszcze nie koniec. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia zadań priorytetowych na rok 2013. Szanowni państwo, otrzymałem kilka próśb o
jakby związanych z prośbą o pomoc w realizacji zadań, między innymi związanych z edukacją. I podjęliśmy tutaj decyzję dzisiaj na zarządzie, że będziemy próbowali tą rezerwę, którą mamy w priorytetach, w jakiś sposób już rozdysponować. Dlatego, że do 30 czerwca i tak musielibyśmy wszystkie środki już przeznaczyć na nowe zadania. A to, co ustaliliśmy dzisiaj, czy zaproponujemy Państwu do zatwierdzenia, jest to rzecz, która w jakiś tam sposób pomaga szkołom rozwiązać problemy związane na przykład z zakupem pomocy naukowych, czy dydaktycznych, czy z organizacją imprez wewnętrznych, szkolnych, bo ogólnie sytuacja finansowa w szkołach jest bardzo trudna. Nie mają na nic pieniędzy. I to by był, tam będziemy omawiać jeszcze inne rzeczy, ale myślę, że pozostałe rzeczy będziemy omawiać w punkcie, który będzie o tym mówił. Teraz kto był głos za, kto jest przeciw? Nie widzę. To był głos tak zwany za, przeciw. A teraz przechodzimy do głosowania wniosku o wprowadzenie pod obrady dzisiejszej sesji. Kto z pań i panów radnych jest za wprowadzeniem tego punktu pod obrady dzisiejszej sesji? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto wstrzymał się od głosu? Również nie widzę. Niestety dużo się muszę nagadać, ale taka jest moja rola. Kolejny punkt. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie korekty listy zadań powierzonych z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych. W skrócie, tak. I tutaj kolejna rzecz związana z organizacjami, które zajmują się pomocą osobom niepełnosprawnym, gdzie wydaje mi się słusznym jest, żeby pomagać tam, gdzie możemy, i szukaliśmy tej ścieżki dostępu do tego, żeby mogli jeszcze z pieniędzy, które ewentualnie udałoby nam się dzisiaj przekazać, mogli skorzystać jeszcze w te wakacje. Wydaje mi się, że jest opcja taka, która taką ścieżką pójdziemy szybką, gdzie kwota nie jest wielka, a więc dyrektor Wydziału Spraw Społecznych, powiedział, że jest szansa, gdybyśmy spróbowali to zrobić szybką ścieżką, to trzeba szybką decyzję podjąć, żeby można było tym dzieciom pomóc. Wydaje mi się, że dlatego wprowadzam to w takim trybie, że jeżeli tylko była szansa, to ja zrobię wszystko, żeby było to możliwe. To był głos za, głos przeciw. Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za wprowadzeniem tego punktu pod obrady dzisiejszej sesji? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto wstrzymał się od głosu? Również nie widzę. Kolejny punkt. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opinii ponownego zawarcia umowy najmu lokalu zasobu mieszkaniowego w gminie miejskiej Kraków. To jest dokładnie to samo. Jeżeli udało nam się coś pozbierać opinię między komisjami, uważam, że nie należy z tym czekać, tylko na sesji pomagać ludziom podpisywać umowy najmu, jeżeli na to zasługują. To był głos za, głos przeciw. Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za wprowadzeniem tego punktu pod obrady dzisiejszej sesji? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto wstrzymał się od głosu? Również nie. Jeden się wstrzymał, tak? Okej. Przedostatnim punktem porządku obrad, czyli 12, przepraszam, będzie prezentacja sprawozdania Zarządu Dzielnicy 16 za rok 2012, którą przygotował pan Stanisław Górek. Komisja rewizyjna przygotowała również projekt uchwały w tej sprawie, który zostanie wprowadzony w tym właśnie punkcie w porządku obrad. Jak dojdziemy, rozumiem, że komisja rewizyjna zabierze głos. Czy są jakieś inne jeszcze wnioski, które chcieli Państwo pod obrady dzisiejszej sesji wprowadzić? Nie widzę. A więc ostatnim punktem porządku obrad będą oświadczenia i komunikaty. Stwierdzam, że przedstawiony porządek obrad wraz z przyjętymi wnioskami stanowi porządek obrad dzisiejszej sesji. Oto zaczęliśmy teraz. Do przodu. Sprawozdanie z bieżących prac.